Witam Was w kolejnym vlogu. Ja właśnie zabieram się za segregację różnych notatek. Wczoraj niestety źle się czułam i wczorajszy dzień postanowiłam poświęcić na zapisywanie różnych notatek dotyczących filmów, jakichś rzeczy po prostu, które będą mi potrzebne do nagrań i tak dalej. I uzbierało mi się tego trochę. Mam w ogóle tutaj do posegregowania, można powiedzieć, chyba 5 zeszytów, 6 zeszytów. Więc jakoś teraz będę musiała to zrobić, bo pomału nie mogę się w tym już odnaleźć. No i teraz właśnie jeszcze muszę dodać filmik na kanał. Wczoraj naprawdę do późna montowałam i później swoją drogą renderowałam ten filmik, bo z filmami na YouTube to jest tak, że nie wystarczy samo zmontowanie tego filmu, ale trzeba to również jeszcze zrenderować. O, mucha. No i to chyba... I to trwa dosyć długo. A niekoniecznie chciałam zostawiać laptopa włączonego na całą noc, bo... Bo ostatnio mi się trochę, może nie psuje, ale przegrzewa i wolałam po prostu go jednak wyłączyć. Dobra, ja tutaj... Dobra, ja już tutaj ładuję film... Boże, mucha! Dobra, ja już tutaj ładuję filmik. Dobra, ja już tutaj ładuję filmik i jeszcze muszę miniaturkę zrobić, właśnie, bo nie mam w ogóle miniaturki do tego. Ale dobrze, najpierw sobie załadujemy. Właśnie wstawiam filmik z kolejnymi lifehackami z TikToka. Całkiem śmieszny, znaczy nie byłam z niego do końca zadowolona, ale stwierdziłam, że nie chcę, żeby ten materiał się po prostu zmarnował, bo nie jest na tyle zły, żeby go nie wstawić. Więc właśnie zaraz wleci na kanał, ja teraz zabieram się za robienie miniaturki. No i co, później posegreguję te rzeczy. I co mam na dzisiaj w planach? Moje dni kobiece się właśnie zaczęły wczoraj, dlatego też się po prostu źle czułam. Dzisiaj nic szczególnego raczej nie mam w planach, dlatego że no, sami rozumiecie, że nie kobiety zrozumieją. Więc pocziluję sobie trochę w domu, ponadrabiam jakieś właśnie zaległości, takie bardziej w jakichś notatkach, w planowaniu i tak dalej. A od jutra mam nadzieję, że już zacznę normalnie nagrywać. Aha, jeszcze co muszę dzisiaj zrobić? Muszę, słuchajcie, przygotować się merytorycznie do dwóch filmów, które chcę wrzucić Wam na kanał bliżej weekendu albo w weekend, zobaczę. To będą fajne filmiki i bardziej takie kosmetyczne, ale wydaje mi się, że bardzo Was zainteresują. Dlaczego się muszę do tego przygotować? Bo te filmiki są właśnie takie bardzo merytoryczne, a przynajmniej chciałabym, żeby takie były. Chcę Wam opowiedzieć o bardzo, bardzo przydatnych rzeczach. Mogę Wam w sumie trochę zdradzić. Jeden filmik będzie dotyczył tego, jak poradziłam sobie z moimi niedoskonałościami i generalnie z moim odwiecznym problemem takiej nie do końca dobrej cery. To będzie właśnie pierwszy filmik i serio polecam Wam, bo to, co w nim planuję powiedzieć, myślę, że Wam pomoże. A drugi filmik to będzie z kolei, powiedzmy, recenzja jednego kosmetyku, ale w takim nie do końca dobrym świetle. Czyli chciałabym przedstawić taką całą prawdę o danym kosmetyku na punkcie, którego ludzie się zachwycali i zachwycają dalej, głównie w internecie. Ale dobrze, teraz nie będę już więcej spoilerować. W każdym razie chciałabym, żeby te filmiki nie były tylko takim zwykłym gadaniem, ale żeby jednak trochę wnosiły, miały sporo takiej właśnie wiedzy merytorycznej a propos składów, a propos no, różnych rzeczy, dlatego chcę do tego podejść na spokojnie. Przygotowałam sobie tutaj pusty, to jest chyba pusty zeszyt. Nie, to jest pusty zeszyt. Widzicie, już się w ogóle nie mogę połapać. I mam zamiar sobie tutaj zapisywać tego typu rzeczy i właśnie zacznę od tych dwóch filmów. Więc koniec końców czeka mnie dzisiaj trochę pracy. Pokażę Wam też później kilka sklepów, gdzie warto robić zakupy, jeśli chodzi o ubrania. Ja ostatnio na Instagramie dodawałam jakieś zdjęcie właśnie w stylizacji, już teraz nie pamiętam, co to było dokładnie, ale pojawiło się kilka pytań a propos sklepu, gdzie kupiłam daną rzecz. No i oczywiście tam odpowiedziałam, ale wydaje mi się, że taki filmik też może być spoko, zwłaszcza, że przez tą całą kwarantannę, przez to, że się sklepy zamknęły i tak dalej, mnóstwo ludzi przerzuciło się na zakupy w internecie. Powiem Wam, że ja nigdy jakoś nie byłam przekonana do kupowania ubrań przez internet, ale odkąd odkryłam właśnie kilka sklepów, no to troszkę zmieniłam podejście. Dobra, teraz zabieram się za robienie tej miniaturki, bo filmik no, już powinien się pojawić na kanale. I odezwę się później. Ja po prostu kocham ten moment, kiedy zapomnę o miniaturce podczas nagrywania i później muszę wycinać właśnie z różnych klatek cokolwiek i nie mam tak strasznie pomysłu, strasznie zrąbałam jak zwykle.
Okej, filmik jest już na kanale. Niestety ja nie jestem zadowolona z miniaturki. To dlatego, że jej po prostu nie zrobiłam podczas nagrywania, tak jak mówiłam. Musiałam po prostu wyciąć klatkę filmu, która chyba najbardziej się nadawała na miniaturkę, aczkolwiek no nie jestem zadowolona. Muszę sobie to gdzieś zapisywać po prostu, żeby pamiętać o zrobieniu miniaturki, bo to jest, wiecie, jedno zapozowanie i oszczędza naprawdę dużo, dużo pracy, bo teraz siedziałam chyba nad tym z 25 minut, nad samym wyborem zdjęcia w ogóle do miniaturki. Wydaje mi się, że później ją trochę jeszcze przerobię, teraz po prostu nie mam na to siły, a chciałam, żeby też filmik już się na kanale pojawił, bo nie było wczoraj, więc dodałam stacko, ale na szczęście można to edytować na YouTubie. Także później, jak będę miała chwilę, to zrobię jakąś fajniejszą. Dobra, filmik już jest, także ja idę sobie po jakieś drugie śniadanie, czyli jakieś owoce pewnie, bo śniadanie jadłam już tak z 3 godziny temu i jestem trochę głodna. Idę po owoce i będę robiła, planowała właśnie te rzeczy, o których Wam wspomniałam. Stwierdziłam, że zrobię jeszcze szybciutko lemoniadę z arbuza, bo właśnie zauważyłam, że mam jeszcze połowę ponad arbuza w lodówce. A jest taki, powiedziałabym, średnio słodki, więc wydaje mi się, że na lemoniadę będzie spoko. Jak jeszcze ją dosłodzę, więc oj, szukam przepisu. I just wanna let you know that I could never let you go. You mean so much, can't imagine life without you, so I just wanna let you know. Słuchajcie, ja ją robię pierwszy raz i jestem w szoku, bo to polegało na tym, żeby przekręcić 3 razy tylko pokrętło i trwało to 1 sekundę. I zobaczcie, jeszcze będę musiała dodać lód i wszystko fajnie się zmiksowało, także zobaczymy, jak to wyjdzie. O nie! O nie! Dobra, sytuacja opanowana. Wszystko mi się, słuchajcie, rozlało przy robieniu tego, ale w końcu jest, więc mam koktajl arbuzowy i spróbujemy. Pyszne. Ja używałam tego sitka do przecedzenia z Thermomixa oryginalnego. I ono ma za duże otwory, ponieważ później użyłam takiego, wiecie, standardowego, normalnego, które miałam w domu i jeszcze ponad połowa tego miąższu po prostu wyleciała i tych skórek z cytryny. Ale jest naprawdę przepyszny. Pokroiłam sobie jeszcze ananasa i zabieram się za ogarnianie tych notatek. Właśnie jedzenie jedli to takie dziwne. Najpierw was do jedzenia pokarmu tylko na tą literę. O! To będziemy robili! To będziemy robili, więc uwaga, losujemy. Ja mam literę, tutaj jest ogólnie cały alfabet. Jestem w trakcie robienia notatek i przyniosłam sobie już całą lemoniadę tutaj, bo naprawdę jest przepyszna. Także polecam. Jeżeli nie macie Thermomixa, to można ją po prostu zrobić zwykłym blenderem. Ważne, żeby dobrze później wszystko przecedzić. Słuchajcie, musicie to teraz docenić. Pokażę Wam taki mały spoiler z tego filmu, który się pojawi. Mam tonik Pixi. To jest jeden z produktów, który się pojawi właśnie w tym filmie. I słuchajcie, analizuję teraz dokładnie składnik po składniku. Nie wiem, czemu nie chcę złapać ostrości. W każdym razie tu jest cały skład pod tym palcem i analizuję krok po kroku każdy składnik po to, żeby podać Wam ewentualne zamienniki. Bo na przykład ten tonik nie należy do najtańszych, ale znalazłam już jeden zamiennik, który będzie bardzo podobnie działał. I tak z każdym produktem. Więc musicie to docenić. Jestem właśnie z Bąblem na spacerze i prawie dostałam zawału, ponieważ pszczoła siedziała na jego pyszczku i nie wiedziałam zupełnie, co zrobić. Nie miałam nic pod ręką, żeby ją strącić, a ja mam uczulenie na pszczoły i nie chciałam tego robić po prostu ręką. Na szczęście otrzepał się i po prostu odleciała. Ale się strasznie wystraszyłam. Wystraszyłam się tym bardziej, że w zeszłym roku pszczoła go ugryzła i był bardzo spuchnięty.
i Zega musiał z nim jechać do weterynarza. Udało mi się rozpisać jeden filmik, słuchajcie tylko, i nie jest to takie proste, jak zakładałam, więc na razie zostanę przy tym jednym, a wieczorem po prostu może uda mi się rozpisać drugi. Wspominałam Wam też w tym vlogu, że pokażę później sklepy, gdzie warto kupować, gdzie warto robić zakupy właśnie przede wszystkim te ubraniowe, także teraz to zróbmy. Pierwszy sklep, słuchajcie, o którym chciałabym Wam wspomnieć, to jest sklep Laurella. Ja odkryłam ten sklep w zeszłym roku i zakochałam się od pierwszego zamówienia, dosłownie. Ja pamiętam, że moje pierwsze zamówienie, ja zresztą to pokażę. Moje pierwsze zamówienie z Laurelli to były dwie sukienki, które są wykonane z dokładnie tego samego materiału, ale mają zupełnie inny krój. To jest pierwsza z nich. Ona ma taki bardzo dziewczęcy krój, jest taka bardzo luźna, przewiewna. I druga sukienka, tej już nie mogę za bardzo zawiesić, to jest właśnie też z tego samego materiału. Ona się chyba Elisabetta nazywała, z tego co pamiętam. Czekajcie, ona ma takie lekko bufiaste rękawki i wygląda tak. Ja już pokazywałam te rzeczy przy okazji w ogóle recenzji tego sklepu Laurella, bo ja do tego stopnia zakochałam się w rzeczach z Laurelli, że po prostu no, chciałam za wszelką cenę Wam je jakoś tutaj zrecenzować na YouTubie. W każdym razie, słuchajcie, kiedy ja założyłam pierwszy raz tą sukienkę, ja w życiu nie dostałam tylu komplementów, jeśli chodzi o ubranie, więc polecam. Teraz tego konkretnego wzoru nie ma w sklepie. Z tego co widziałam, jest chyba pomarańczowa w kwiatki i nie wiem, czy nie ma jakiejś czarnej jeszcze. Sprawdźcie sobie najlepiej na stronie, bo z Laurellą to jest też tak, że tam niestety rzeczy się szybko wyprzedają i trzeba po prostu mieć też trochę szczęścia. Zostawię Wam też oczywiście w opisie link do filmu, gdzie ja recenzowałam właśnie te ubrania Laurelli. Teraz tak pokrótce Wam tylko powiem, że ja jestem zakochana w jakości tych ubrań przede wszystkim. I powiem Wam szczerze, że odkąd właśnie zrobiłam te pierwsze zamówienia i tak dalej, bardziej na próbę, też wtedy ja szukałam sukienki na wesele i tak dalej. Swoją drogą założyłam właśnie jedną z sukienek Laurelli też na wesele. I byłam również bardzo zadowolona. Sukienka była w 100% wykonana z wiskozy, więc wszystko po prostu oddychało, no i wyglądała też świetnie. Ale tak, jakość tych rzeczy jest po prostu bez porównania lepsza do tych z sieciówek. Ja uważam, tak szczerze, że lepiej zainwestować troszkę więcej i kupić właśnie takie rzeczy, które posłużą nam na lata naprawdę, bo to są tego typu ubrania. Zwłaszcza, że no to są jednak sukienki. Moim zdaniem fajnie mieć w szafie coś takiego, powiedzmy, ładniejszego, dobrego jakościowo. Ale pokażę Wam jeszcze takie dwie najnowsze rzeczy, których w tamtym filmiku, który nagrywałam wcześniej, nie było. Moje, powiedzmy, najświeższe zamówienie z Laurelli, aczkolwiek ja już to zamawiałam jakoś w marcu albo w kwietniu, to są dwie rzeczy i to jest przepiękna sukienka w takie drobne kwiatki. No jest przepiękna, naprawdę, ja ją strasznie, strasznie lubię. I materiał jest po prostu taki bardzo przyjemny, delikatny. Troszkę się niestety mnie, to jest na pewno na minus, ale z drugiej strony, jeżeli mamy taki bardziej naturalny materiał, no to nic dziwnego. I druga rzecz, którą wtedy zamówiłam, to jest spódniczka i te obydwie rzeczy są dostępne na stronie jeszcze, bo akurat wczoraj też patrzyłam. Przyznam szczerze, że ta spódniczka wyglądała troszeczkę inaczej na stronie i to była moja chyba pierwsza rzecz z Laurelli, która może nie to, że nie byłam zadowolona, ale spodziewałam się czegoś innego. Natomiast jest również bardzo, bardzo fajna. Miałam ją może raz na sobie na razie, więc nie mogę nic za bardzo powiedzieć. I to też tylko na chwilę, ale ona jest taka... To nie jest właśnie niebieski. Ona tam na stronie wyglądała, jakby to był taki baby blue ładny, a to jest bardziej taki baby blue, ale bardzo wpadający w szarość. W takie również drobniutkie kwiatuszki. Więc tak. Więc to są dwa moje najświeższe nabytki z Laurelli. Ja Wam bardzo polecam ten sklep. Sprawdźcie sobie koniecznie, ja Wam zostawię link w opisie do sklepu, bo ja uważam, że tam są po prostu świetne rzeczy, przede wszystkim świetne jakościowo, ale też po prostu wzory są fenomenalne i wiecie, no takie bardzo nietypowe, oryginalne. Tak wygląda sklep Laury. Ta sukienka jest swoją drogą przepiękna, naprawdę. No ona ma śliczne, śliczne rzeczy, serio. Zobaczymy, jakie ma nowości. Właśnie teraz jest w ogóle afera, nie wiem czy widzieliście w internecie, z tym, że skopiowali te marynarki.
ten komplet jest na przykład przepiękny, naprawdę, tylko że on nie będzie praktyczny jak dla mnie, bo nie ma jednak ramionczek. I stanik, taka bluzeczka, stanik też bardzo, bardzo mi się podoba, jest w kolorze baby blue. Jeśli chodzi o te koszulki, ja mam białą, ta jest w takim liliowym kolorze, ale no koszulki są takie dosyć zwykłe. Ale coś tutaj jeszcze widziałam fajnego, ale pokażę Wam bluzkę, która mi się bardzo, bardzo podoba. Albo ta, to jest bluzka Isla, biała, jest po prostu piękna teraz na wakacje. Jest też albo ta bluzka Isalin, tu jest akurat w kolorze takim karmelowym, ale przewinęłam, super. O, tutaj. Jest też w kolorze właśnie białym ta Isalin. Jest chyba nawet fajniejsza, bo tamta ma takie bardziej... coś tutaj ma przy rękawach. Aha, takie też wiązania. A ta nie, i ta będzie bardziej taka klasyczna. I mocno się nad nią zastanawiam teraz na wakacje. Laura, zobaczcie, jest w ogóle przepiękna. Dobra, teraz pokażę Wam drugi sklep. Okej, teraz pokażę Wam sklep Natalie Beauty. Znaczy na pewno ją kojarzycie z YouTube'a. To są rzeczy takie moim zdaniem właśnie bardzo w stylu tego, co sprzedaje Laurella, bo tutaj też mamy przeróżne właśnie takie zwiewne sukienki, spódnice. Generalnie to są bardzo takie kobiece fasony, ale też Wam bardzo, bardzo polecam. Jeżeli chodzi o ceny, to one również są bardzo podobne z tego, co widzę. Może Blair Me będzie troszkę tańsze, aczkolwiek to też zależy od rzeczy. O, na przykład ta sukienka jest prześliczna. Albo tutaj też widziałam taką fajną. O, ta nawet też jest spoko. Taka na lato. Ja bardzo lubię takie właśnie obszerniejsze teraz rzeczy. Ja jeszcze nie mam nic od Natalie Beauty, więc nie powiem Wam tutaj nic o jakości. Podoba mi się to po prostu bardzo wizualnie. Podoba mi się pomysł. O, to jest w ogóle przepiękny ten komplet jest. Natalia go pokazywała też na Instagramie. No, ja się naprawdę zakochałam i też zastanawiam się mocno nad nim. Okej. I następna rzecz, którą chcę Wam jeszcze pokazać, to jest sklep z kolei Oli Żuraw. I zobaczcie, ja na przykład choruję na punkcie tej bluzy. Tutaj mamy dalej bardzo kobiece fasony, tak samo jak w tych dwóch poprzednich sklepach, ale one się przeplatają z takim streetwearem troszkę. W Laurelli w sumie też, bo ona też już wprowadziła jakieś bluzy, dresy i tak dalej. Ale zobaczcie na przykład, czekajcie, tylko muszę sobie tutaj zjechać. Ta sukienka jest bardzo ładna, ale mi się bardzo podoba ta bluza. Bardzo, bardzo. To jest takie baby blue, przynajmniej tutaj na zdjęcie. No, wygląda świetnie. Cena jest niestety wysoka, to jest 280 zł. No i też widzę, że tych bluz jest cały czas brak w magazynie, ale bardzo mi się podobają i uważam, że Ola, o, ta sukienka jest przepiękna. Ola też miała bardzo fajny pomysł na te ubrania. Dajcie mi koniecznie znać, czy wy znacie jakieś sklepy właśnie takie internetowe z tego typu rzeczami. Wiadomo, ja znam ich też troszkę więcej, ale chciałam Wam pokazać takie trzy, które od razu mi przyszły na myśl, godne po prostu moim zdaniem polecenia. Natomiast jestem bardzo ciekawa Waszych propozycji. Bąbel? Bąbel? No dzień dobry! Kto jest takim pięknym psem? Śpiący.